Grzegorz Krychowiak to postać, o której w ostatnich miesiącach pisze się albo dobrze, albo w ogóle. Ze wszystkich stron sypią się pod jego adresem komplementy. Znaleźliśmy jednak jedną opinię, która Krychowiaka kompletnie dyskredytuje. Jak byłem w Sewilli na meczu kiedyś u Grześka Krychowiaka, to Celia, jego dziewczyna, powiedziała, że w zasadzie z niego to nie ma żadnego pożytku, bo jak przychodzi do domu, to śpi, je, śpi, później trenuje, je, śpi, je, śpi, trenuje. Znaczy z Grześkiem w ogóle nie ma generalnie pożytku żadnego. Nie ma, poza tym, że na boisku zrobi to, co ma zrobić. No tam dwa razy w ślizgiem wejdzie. Znaczy mogę jedyne powiedzieć to, że miałem przyjaciela. Trwało to 8 lat i dzisiaj stwierdziłem, że już nie ma sensu, by nasza przyjaźń została kontynuowana. Adieu. Jeden z kibiców Sewilli nazwał cię pieprzoną maszyną i zastanawiam się, jak byś mógł się odnieść do tego sformułowania. Czy to dobrze, czy źle? Znaczy nie ukrywam, że słyszałem kilka, akurat to słyszałem to hasło. Znaczy to jest, można powiedzieć, taki pewna motywacja do cięższej pracy, żeby potwierdzić to w każdym meczu, nie tylko zadowolić się z jednego czy z dwóch dobrych spotkań, wręcz przeciwnie, trzeba pokazywać, że się jest dobrym w każdym meczu, na każdym treningu, bo przyjdzie jeden, drugi słabszy mecz i wylatujesz ze składu, lądujesz na ławce, więc w piłce nożnej wszystko tak się toczy szybko, że trzeba być w 100% codziennie. Celia, chcieliśmy też ją zapytać i chcieliśmy poprosić tutaj o zgodę, żebyś wyraził zgodę na to, że będzie takim no trochę... No, ale też będzie w moim programie? Tak, oczywiście. A chciałeś być tylko ty, tak? No, dobra, nie będzie. Niestety, będzie trzeba też Celia. Trzeba uczyć język, która by zrozumiała, nie? No właśnie. Ale już wie, co znaczy żona po polsku. Mhm. Żona, tu veux me traduire, c'est ça? Ça veut dire quoi, Jona? Jona, ça veut rien dire en français, mais je sais qu'en polonais, ça veut dire femme, c'est ça? Mais c'est ton nom aussi. Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est mon nom. A Celia, chcieliśmy poprosić, żeby była recenzentem pewnych twoich modowych wyborów. Ale ja nie chcę, żeby kilka zdjęć. Ale będzie widzieć tylko, czy je widzisz tylko Celia. Ja tylko muszę... Aha, tylko Celia. Aha, i wybierz najlepsze z tych wszystkich? Być może. To już do niej należy decyzja. The request for you, Celia, is to judge a little bit this different hairstyles. Yes. During the late years. It's very special. Which one? I can. Look that. No, it's like a girl, no. With a long hair. Tak, dobrze pamiętam, to chyba mój był pierwszy mecz w reprezentacji pod wodzą Leo Benhakera w Turcji z Serbią. I don't like that. Like a teenager, no? It's like a teenager, yeah. I don't love it. Some of the hairstyles. A tego to nawet nie pokażę. The better is this one. This is yours. This is my hairstyle. This is yours idea. But so look on here. Yes. It's cool. It's really chic. Yes, I like it. Is he taking a lot of care about the hairstyle? Yes. Yeah? Yes. Oh. It's very complicated all morning for the I heard one that when you met Grzegorz, first one, you didn't know that he's a professional footballer. No, at first it said me, oh, I'm a student in commerce. I don't know, I'm student. Ty jesteś na wymianie, tak? No, bo to jest podczas tego studiowałem biznes, więc... Ulala! Dałem maturę. Wyższe studia. Nauka jest bardzo ważna. Trzy języki obce. But it's true, because he's a student now. But, student and football player. Ale to było tak, że się wstydziłeś powiedzieć, że jesteś piłkarzem, czy po prostu... Czy wiedziałeś, że nie do tej. Nie ten adres. Szczęście, że ten. Słyszałem, żeby. No powiedz, żeby podejrzewać dziewczynę, powiedz jak zacząłeś. Musi powiedzieć, że jest piłkarzem. Ja tego nie muszę. Tak? No, każdy ma swoją strategię, taktykę na osiągnięcie swoich celów. When your parents knew that Grzegorz is footballer, what did they say? Are you sure, Celia? It's not a good idea, no? But after. Nie, matka, bo jej ojciec był kiedyś trenerem piłkarskim, więc. But no, my parents love him now. It's good in the house. A ty jesteś trochę niepiłkarski w
podejściu do niektórych rzeczy. Zgodzisz się z taką opinią? Zgodzę się z takim. Co to znaczy? Masz jakieś... Mam tu na myśli, że na przykład, nie wiem, nie jesteś... stronisz od takich, nie mówię, bo ciuchy i tak dalej, to jest inna rzecz. Natomiast stronisz na przykład, nie wiem, od imprez, raczej stronisz. Raczej masz inne cele, inne priorytety, prawda? Nie wychodzisz raczej, tak? Nie. Z czego to wynika? Z tego, że po pierwsze nie umiem tańczyć. Is he good dancer? Się języka, byś zrozumiała. Is he good dancer? No, okej. Okay. Mamy dowód. Nie piję alkoholu. W ogóle? W ogóle nie pijesz? W ogóle nie piję alkoholu. Nie wiem, no, jednego piwa się w roku nie napijesz? Nie, piwo mi w ogóle nie smakuje, nie piję alkoholu. W ogóle? Nie wiem, nie potrzebuję tego, nie potrzebuję. No, dziewczynę mam. Nie musisz szukać? Nie muszę szukać, więc nie widzę. Nie. Ale tu też trzeba mieć, bo wiesz... Mam inne sposoby, by się bawić. No a jakie? Skrabble, szachy. Nie, ze znajomymi, z dziewczyną, pójść nie wiem, do restauracji, pośmiać się, nie wiem, potańczyć w domu. W momentu, kiedy zacząłem grać w piłkę, to w tych niższych szczeblach, nigdy nie odczułem jakiegoś problemu, czy ludzie mnie odpychali ze względu na to, że nie piję alkoholu, nie imprezuję i tak dalej. Czyli odpowiadasz po prostu tym, jak pracujesz na treningach Nie, mnie nie interesuje, że ktoś mi powie, a ten nie wychodzi na imprezy, nie pije alkoholu, super. Ja nikogo nie oceniam, dla mnie to nie mam problemu, że ktoś coś robi, ale ja po prostu nie widzę, nie potrzebuję tego. Okay. A jeszcze ze względu na to, że teraz gramy co 3 dni mecz, więc to by sobie nie wyobrażam nawet... Jak się organizm może zregenerować, prawda? To jest inna rzecz. Celia, we talked before about one of the fans of Sevilla, who told that Grzegorz is una puta machina. Did you hear this? Yes, I have already. What do you think about this? About this machina? Is he machina? Yes, he's in machina. It's like machine, yeah. It's like a machine, yes. Tak naprawdę, to ona to pisze te wszystkie. Yes. Z Redziku się takie kryjące cytaty. Na wszystkich polach. Przed komputerem, co bym dzisiaj mogła napisać? Krychowiak jest maszyną, super. Yes. His machine on the pitch, outside the pitch too. Po meczu, wiesz, yes, to... no. After it's the match, machine everywhere. Everywhere? Well, yes. Tak yes. Jak mówiłem, wiecie. Będziesz się musiał wykazać umiejętnościami reportera. A, nie ma sprawy. Dobrze, więc w centrum będzie na ciebie czekać zadanie, w którym jako przedstawiciel polskiej telewizji, który przyjechał do Hiszpanii, aha, robisz reportaż o Grzegorzu Krychowiaku. Ojej, ale chciałem. Co? Co to jest? Musisz. Nie znam tego pana. Krychowiak es el mejor fichaje del Sevilla Fútbol Club en los dos. De los mejores jugadores que ha fichado el Sevilla Fútbol Club. Ah. Nie wiem, czy moja asystentka ma coś do powiedzenia, czy wiecie coś? Pas vraiment, non, je n'ai pas besoin. No, najważniejsze, żeby była, ja zajmę się resztą. Kontynuujmy. Buenos días. Tienes dos minutos. Para yo. ¿Sabes el fútbol? Yo el fútbol. ¿Nada? No importa. Muchas gracias. ¿Sabes el fútbol? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Estás por Sevilla? Sí, de Sevilla. Perfecto. Mira, el pecho siempre conmigo. Sevillista hasta la... Uno, dos, tres. Cuatro. Mówimy o pogodzie, ale tú tienes potwierdzenie. Mira, mira cómo es. Ah, es buenísima. En Sevilla, hombre. De pequeñito, ¿no? ¿Eh? Zoom, zoom. No, claro. Campeones de UEFA. Este año también, ¿eh? Muy bien. Respeto. Hola. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás por Sevilla o por Betis? Yo, del Betis. Betis. Claro. No importa. Pero sabes un jugador Krychowiak. ¿Cómo? Krychowiak. ¿Sabes un jugador?
todos sabe, estás por Sevilla o por Betis? De Sevilla, yo de Sevilla, de la Vienda Rocío. Tú eres por Betis, tú eres por Sevilla, estás juntos. No es un problema. No vas a ver, vamos a ver la escena. De Sevilla y de la Vienda Rocío. Tienes la Betis, ten la Sevilla y no hay problema, żeby byli kosze. Pero somos de Polonia, televisión de polaco, normalmente por nosotros es no normal que dos personas de clubes diferentes son juntos, no hay problema. Muy bien imagen, gracias. Muchas gracias. ¿Conoces Krychowiak? Krychowiak, jugador. Sí, jugador. El polaco. Sí. ¿Eh? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión del jugador? Bueno, no sé qué decirte ahora mismo de él. Necesita tiempo todavía, ¿no? Claro, algo más de tiempo, ¿no? Adecuadamente. Poco a poco se va habituando mejor, ¿no? En el equipo. Ah, vale, no sabes ni va a dar polaco. ¿Sí? No sabes. No sabes. Sabes. Sí, sí, sí. Jugador, claro. Muy bien. Jugador, muy bien. ¿O malo? Yo no te puedo dar opinión porque no lo sigo tampoco así, pero bueno, vale. Se va adaptando al equipo, ¿no? Sí, claro. Se está buscando el sitio, ¿no? Sevilla es cuarto, hoy juega contra Sabadell en Copa de la Rey, normalmente en temporada muy bien. Mira, sí, el Sevilla va bien, va cuarto, va bien, todo. Y hoy el partido que va a jugar hoy va a jugarlo también con los del Sevilla Atlético, la mayoría. ¿Vas a ganar cuándo? Hoy, Sevilla. Hoy. Un 3-0, ¿no? 3-0. Perfecto, muchas gracias. Perdone, señor, este es Krychowiak. Es jugador, ¿no? Sí. Adiós. Jan Paweł II. Wielki szacunek. Krychowiak. Krychowiak. Ah, el jugador, el jugador. El jugador. Sí, es muy bien. Muy bien. Sí, claro. El jugador es un buen jugador. Potente, elegante y... No, el otro día jugaba y cualquiera le quitaba el balón. Teraz skończyliśmy właśnie, wracamy z miasta. Jest naprawdę fantastyczne, piękne centrum. I będziemy się kierować do mojego przyjaciela, który od ostatnich trzech tygodni leczy kontuzję palca. Benoit Remoulinas. I zobaczymy, czy on zna takiego zawodnika jak Krychowiak. Zapraszam. Niedługo, gdzie można właśnie tego typu bluzy dostać.